Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombies. No i się mylę cały czas. Dobra, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Od razu możemy sobie sprawdzić minigierki, bo wiem, że tutaj są minigierki. I polecimy sobie pierwszą, nie wiem ogólnie o co tutaj chodzi, raczej nie grałem w minigierki. Czy oni do mnie strzelają też, czy o co cholera chodzi? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, więc bardzo chętnie zobaczę o co tutaj w ogóle. Come on, jak to się mówi? Nie wiem, co ja tam mogę jeszcze ogarnąć i coś takiego. Może zamiast tego to, o, let's rock! I zobaczymy, na czym to polega, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Może oni będą szli strzelali do tych moich planców, co jest bardzo możliwe. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Ciekawy jestem, zaraz zobaczymy, co za tym można zarobić. Podobno można zarobić tutaj pieniądze, ale szczerze mówiąc nie wiem, bo tak jak mówię, nie orientuję się jeszcze w temacie za bardzo. No ale zobaczymy, zaraz się myślę poorientuję i zobaczymy. Zomboczani, czyli no oni są... Tymi. Myślę, że będą strzelać do moich planców. A, no właśnie. Skurczybyki, a to skurkowane jest. Fucking hell. I może mi to zniszczyć, nie? Cholera, ciekawe jest. Ciekawy jestem rozwoju sytuacji. Na razie... Aha, widzę, że jeden taki wygrywa z takim jednym tym. No ale dobra. Dobra. Tutaj już widzę, że dam radę. Tutaj już można postawić kolejnego takiego, bo widzę, że taki gościu wygrywa z takim zombiakiem, ale to i tak jeszcze nie świadczy o niczym, bo nie wiem, czy on się regeneruje im się życie, czy im się nie regeneruje życie. O cholera. Czy mi się wydaje, że tutaj mogę stracić tego. Szybko, jeszcze. O dobra. Pierdut. Dobra, gites. Więc teraz to już sobie poradzą. Mam nadzieję przynajmniej, że sobie poradzą. Co my tutaj jeszcze mamy? Bym poużywał tych 200 teraz, ale nie wiem, czy dam radę sobie ogarnąć taką 200. No myślę, że tutaj już będę w stanie postawić 200, mam nadzieję przynajmniej. O fucking hell, dobra. Widzę, że oni mają jednak ograniczoną liczbę życia, powiedzmy, i że im się nie regeneruje takie życie. Szybciej, zaraz będę miał 200. Zaraz 200 będę miał. Dobra, jebud. Mam nadzieję, że zdążę. O cholera. O cholera, mogę nie zdążyć. Oj, mogę nie zdążyć. Oj, tak bardzo mogę nie zdążyć. A nie, dobra, tutaj widzę, że zdążyłem, ale czekajcie, bo tutaj muszę coś takiego dać. Cholera, to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, że jest, a wcale nie jest. Chociaż może, czy ja wiem, czy to się wydaje proste, może się nie wydaje proste. No ale nie jest proste na pewno, to mogę wam powiedzieć, że nie jest proste. Cholera, zaraz mi zniknie to, co mnie denerwuje troszeczkę. Dobra, widzę, że tutaj... To możemy sobie postawić, bo widzę, że tutaj pieniądze. Pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Mogę się doczekać, kiedy uzbieram kolejne 200. Tutaj muszę uzbierać, cholera. To wcale nie będzie taki proste. Dobra, pierdzielne coś takiego. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle miało sens. Może pierdzielne, o. Taki będę sobie sprytny. I zobaczymy, jak to mi się tutaj rozwinie. Tutaj to pierdzielne, widzę, że tutaj też zaraz muszę ten... No i już mi tutaj leci następny. Cholera, nie mam jak uzbierać pieniędzy, no. To jest straszne. Bo nie mam jak, po prostu nie mam jak. Ja pierdzę, tutaj widzę, że już mogą powoli iść. Tutaj pierdzielne, coś takiego, może się zdążę uzbroić, dopóki gościu nie dojdzie. 100 chcę, 100 pieniędzy. Cholera. Dobra, muszę walnąć to oczywiście. Bo nie dam rady inaczej. Ja pierdzielę. No ładnie. No widzę, że tutaj to chyba już sobie niestety nie poradzę. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze zdążę. Bo widzę, że tutaj to na pewno przejedzie ta i wtedy trzeba będzie to jakoś lepiej uzbroić, więc tutaj muszę pamiętać o tym, że to trzeba uzbroić. Gościu tutaj wybuchł. No właśnie. To pierwszy raz widzicie, jak działa kosiarka. Działa w ten sposób właśnie. Dobra, tutaj trzeba sobie się uzbroić. O nie, Huge Wave of Zombies, mam nadzieję. Ha, to było cholera. A nie, bo to jeszcze nie jest ostatnia, to jeszcze nie jest Final Wave. To jest najgorsze, że to właśnie nie jest jeszcze Final Wave. Potrzebuję 100, żeby tutaj... O, dobra. Na razie coś takiego. To sobie pierdzielne tutaj, bo warto. O cholera jasna. Pierdzieleni. Myślę, że takie coś można by tutaj naprawdę uzbierać, bo będzie warto. Coś mi się tak wydaje, że oj, będzie warto sobie uzbierać coś takiego. Na 150. Cholera, bo widzę, że ja pierniczę, ja nic kompletnie im nie robię. Dobra, to zbieram 150. Mam nadzieję, że zdążę uzbierać 150 do czasu, aż oni nie przyjdą. Cholera, tutaj idą dwa na... Ja pierniczę.
Ale mam przesrane, to jest trudne, cholernie trudne. Albo ja po prostu nie umiem grać, co też jest bardzo prawdopodobne, no ale... Cholera jasna, no... Niezłe są te minigierki, niezłe. Ja pierniczę. Dobra, to już w sumie chyba chrzanie. Tutaj sobie zorganizuję, powiedzmy, pieniądze. To już sobie, wiecie, umrze samo, powiedzmy. A ja teraz chciałbym... właśnie poogarniać sobie więcej pieniędzy na pewno. Nie wiem gdzie. Tutaj, cholera jasna. Tutaj najlepiej by było sobie poogarniać. Widzę, że tutaj... jak ja mam zdobyć pieniądze, jak ja nie mam kurna mać gdzie postawić tych... tych, co mi dają pieniądze, no. Ja pierniczę. Chciałbym 200, żebym mógł sobie tutaj postawić takiego i to bym bronił. Ale teraz cholera, ja to przegram. Nie ma szans, żebym ja to wygrał. Nie ma szans. Pierdzielonych szans nie mam. Zwłaszcza, że będzie to... ale nie, no dobra, tutaj to akurat spoko. Dobra, trzeba pieniądze. Nie wiem, co tutaj mogę zrobić, bo tutaj mam pieniądze, więc tutaj wypadałoby uzbierać 200. Żeby tutaj był gościu, który będzie w stanie obronić to. Te 3. Te 4, bo tutaj będą 4, tylko teraz zbieram 200, tutaj postawię ten, a później jeszcze jednego, jeszcze jeden słonecznik wyląduje tutaj. Mhm. 25 jeszcze, cholera jasna. O ja pierniczę, no nie dam rady tutaj. Potrzebuję 150, cholera, troszeczkę spieprzyłem. Ja pierniczę, 150, dawajcie mi pieniądze, no o nie. O nie. 150 muszę, cholera. Dobra, muszę to pierdzielnąć, mam nadzieję, że to dość długo wytrzyma. Szybko 150 tu zbierać, żebym mógł pierdzielnąć tymi. I jeszcze tutaj mi idzie taki, ale jestem w dupie. Pierdut, o fuck, i tego nie. Dobra, to ja to przegrałem. Już widzę, że to przegrałem. Dziękuję, fajnie się grało, świetnie. A co z tym? Może jak to postawię, to jeszcze zdążę uzbierać jakieś 150, albo to ten. O, dobra, widzę, że to już nie ma sensu. Dobra, poddaję się. Main menu. Leave. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi się chce na razie coś takiego robić. Później się tym pobawimy, na razie ciśniemy jeszcze jedną taką, wiecie, normalną. Normalny po prostu level. Mamy level 3, mamy basenik na środku. Dobra, funny thing about the little man behind your shins. Dobra, nie wiem, co on tam wcześniej mówił, to jest chyba nie... O kurde, czyli... czyli są malutcy. A, bo to jest jakiś taki specjalny level, to nie jest taki normalny level, że... No dobra, aha, widzę, że tutaj są po prostu takie ten, ale nie są ani szybsi, ani nic, a może są szybsi. Dobra, pierdzielne to badum, chichgamp, chichgampum. Dobra. Dobra, niech to sobie szczylo. Pierdut, pięknie. To się tutaj zatrzymuje, to bardzo dobrze, przynajmniej tyle, że to się zatrzymuje tutaj. Myślę, że to można pierdzielnąć tu. Pięknie. Jakby co, no to wiadomo, że to zawsze ten pierdzielny tym tobie tu. Pierdu, to ładnie. Tego się troszeczkę obawiam. Cholera. Dobra, pierdzielne w ten sposób. Zobaczymy, jak to tam mi wyjdzie. O, szybko, bo on... tutaj, dobra. Ładnie. Pierdut! O, pięknie, dobra, tutaj cudownie. Tutaj trzeba poczekać, aż oni będą zbliżeni do siebie jakoś. No, mam nadzieję, że tego też zabiję. Pierdut, dobrze, ładnie. Teraz ten mi tylko zagraża, cholera jasna. Jeszcze ten tutaj. Super, że mam te. Jak oni te lilie niszczą, raz, dwa, trzy, pięć. Dobra, pierdut. Mam nadzieję, że zdąży.
go zabić tutaj. O, i ten tego tutaj mam nadzieję, że zdąży. Jeśli nie, no to jakoś sobie damy radę. Ale widzę, że tutaj już idzie naprawdę dobrze. Już teraz jestem, myślę, że sytuacja jest opanowana. Zwłaszcza, że mam naprawdę dużo tych. Pierdzielne sobie tego tutaj, już mam każdą. Każda linia jest po prostu broniona. Tutaj dam, to będzie, niech będą. W sumie co za różnicami tam. Za duża różnica to nie jest. Tego na razie nie będę oczywiście wykorzystywał. A to sobie niech sobie będą te lilie tutaj, co mi tam szkodzi. O cholera. Ten. Dobra, pierdzielny tutaj może zdążymy. Pierdut. Oh, i baby. I pierdut. Pięknie, mam nadzieję, że gościu. O nie, to nie da rady. Dobra, to pierdzielniemy tutaj, jak będzie bił to po prostu się będziemy kryć. Czego tutaj mogę jeszcze zrobić? Zobaczymy. Goście jego biją. Takiego gościa wypadałoby chyba. A pierdzie. O, tylko poczekam, aż ten tutaj dojdzie do niego. Czekajcie, tutaj pierdzielę coś takiego. Tutaj już tych dwóch zabiję. Pierdut, mam nadzieję, że tutaj sobie z gościem poradzą. Tutaj sobie pierdzielę coś takiego. I coś takiego. I pierdzielę coś takiego. Ponapierniczamy. O, pieniądze mi uciekają. Ja pierniczę, ilu ich jest. Pierdut. Pieniądze. O cholera. Tutaj widzę, co się dzieją rzeczy. Ja pierniczę. Dobra, pierdzielne sobie, nie wiem, tutaj. Niech mi walną tych. Oh yeah, baby. Tutaj sobie chyba poradzę z nim. Tutaj damy sobie coś takiego. I pierdut. Dobra, z tymi zresztą myślę, że sobie poradzę. Tutaj sobie walniemy to i tutaj. Tutaj to. No, całkiem nieźle się wydaje. Dzielimy sobie tutaj. Wypadałoby tutaj dać jeszcze takiego zimnioka jednego. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. To mogę dać, tak też może być. I tutaj zimnioka. Byłoby fajnie, żeby właśnie tutaj zimnioka dać. Ale coś chyba nie zdążę. W sensie nie będę miał skąd. O fuck, chciałem go tutaj dać. No dobra, trudno. O, zimniok. Z tego co widzę, to na razie idzie bardzo dobrze. Zero tutaj problemu w ogóle. To już była ta fala? Niemożliwe. No przecież to gówno była, nie fala. To już ta poprzednia była większa. Nie wiem, gdzie mogę sobie pierdzielnąć. Tutaj. Papryczka chili! Powiedziałbym, patrz, jeszcze mi cztery te bomby zostały. Te cherry bomb, czy jak to się tam nazywa. Sherry. Czy cherry, czy sherry, sherry raczej. Destroys an entire lane of zombies. Aha, czyli to niszczy całą linię zombie. Tylko pytanie, czy to jest... Czy to mi niszczy też moje te, czy raczej nie? Nie, no myślę, że raczej nie. Dobra, czyli mam tutaj jeszcze jedno. Oh fucking hell. Dobra, pierdzielniemy to. Oczywiście pierdzielne sobie też to i to. Czekajcie, może tak zrobimy. To na pewno. Myślę, że to, bo to się przydać może, naprawdę. Spróbujemy może te jalapeno. I spróbujemy cherry bomb, czy jak to się tam nazywa. I to jest ostatnia chyba rundka, którą pogram sobie w tej, powiedzmy, w tej rundce, w tym odcinku, bo chcę jeszcze dużo ponagrywać. W końcu zdałem ten egzamin, jeśli ktoś by się pytał. Dzięki w ogóle za wsparcie, bo pisaliście im powodzenia i w ogóle i dzięki wam za to serdecznie, to było wsparcie. I zdałem go, więc teraz dzisiaj nagrywam resztę dnia. Nie wiem, czy oczywiście jeszcze wyjdę kurde na dwór, bo ja pierniczę, nie wychodziłem od... prawie tygodnia właściwie. Nie no, w piątek byłem, dzisiaj jest środa. No ale cóż, no to i tak hardkorowo. Jak dla mnie to... Napierdzielne, żeby tutaj się zmieściła jeszcze jedna linia tych zębiaczków. Napierdzielne jeszcze tutaj. I to sobie pierdzielne tutaj. I zobaczymy, jak to tam będzie. Mam nadzieję, że ten gościu go zabije, ale powinien go zabić. Mam nadzieję, że sobie poradzi. No, poradził sobie. Widzę, że tutaj następny już idzie, ale też bez problemu powinniśmy sobie poradzić tutaj. Właściwie on sobie powinien poradzić, a nie my. Bo to właściwie on tutaj walczy w moim imieniu, a nie ja. Więc no dobra, nieważne. Tutaj sobie pierdzielne coś takiego, żebym miał przygotowane na to, żebym mógł strzelać, nie? Na razie tutaj nie daję. Myślę, że tutaj uzbieram już 200. Bezproblemowo powinienem dać radę. Come on, jeszcze jedno, jeszcze 25, jeszcze jedno słoneczko, no. Dobra, dziękuję. Pierdzielniemy sobie coś takiego. I tutaj sobie pierdzielne jeszcze sunflowera, tutaj sobie pierdzielne to, bo wiadomo, jak ktoś przyjdzie, to od razu będzie można coś postawić tutaj. Ho, tutaj by się przydało 200, poprosimy 200, szybko, come on. Jeszcze 50, czyli jeszcze dwie te. Dobra, jeszcze jedno słoneczko, dawaj tam jeszcze jedno słoneczko, no któreś z was na pewno mi zaraz da słoneczko.
Dobra, ty jesteś kochany, dziękuję. Dobra, pierdut. Ja sobie tutaj powinien poradzić. Myślę, że to sobie możemy pierdzielnąć tutaj na, wiecie, na sunflowery następne. Ale i tak na razie zacznę sunflowery sobie tutaj rzucać. Dobra, pieniądze. Widzę, że mam dość sporo pieniędzy. 150 już mam teraz, w tym momencie właściwie. Czyli jeszcze dwa i damy radę tutaj postawić sobie ten. Jeszcze dwa słoneczka, jeszcze jedno słoneczko. Pięknie, znowu tamten gościu mi dał ostatnie słoneczko, za co go bardzo lubię. Już naprawdę dziękuję mu serdecznie. Dobra, pierdzielniemy to sobie tutaj. Widzę, że tutaj już mogę dawać kolejne te... kolejne sunflowery. I mam nadzieję, że damy radę sunflowery sobie tutaj podawać. Myślę, że tutaj zrobię coś takiego i od razu dam to. A tutaj będzie oczywiście podwójny i tutaj tak samo zrobimy z tym. Też damy zimnioka. I wydaje mi się, że to pierdzielne sobie na tego. Mimo wszystko wolę mieć sobie porządek taki w tym. Niby troszeczkę zmarnowałem te pieniądze, ale tam wystrane, szczerze mówiąc. Tutaj powinienem sobie dać radę. Teraz pytanie, kiedy uzbieram na coś, żeby bronić tego, kiedy w ogóle mnie coś tutaj zaatakuje? A no właśnie teraz, to ja to mam wyczucie. O cholera, powinienem dać tutaj, bo przecież jeszcze ten... A dobra, i tak damy radę, zdążę jeszcze. O, to sobie pierdzielniemy tutaj. Właściwie powinienem najpierw dać to strzelające, ale co tam, o, widzę, że już mam pieniądze nawet na to. Cała linia już tutaj jest uzbrojona. W sensie tych dwóch, to tutaj myślę, że więcej nie będę potrzebował, bo oni sobie poradzą świetnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz tak, kolejne 200 chcę uzbierać na to, żeby oczywiście oni sobie... Tak se pierdzielne jeszcze tutaj, nie wiadomo. Później myślę, że zrobimy jeszcze jedną jakąś tam... No, jakąś tam linię, ale to się jeszcze okaże, zobaczymy jak to tam właśnie wszystko wyjdzie. Gościu, pierdzielniemy cię tutaj. Teraz zbieramy na następnych. Co my tutaj mamy? Tego to nie potrzebuję, tutaj właściwie nic nie potrzebuję już. Teraz po prostu zbieramy to 20... O, fucking hell! Dobra, pierdzielniemy to tutaj, tutaj jest istotne to troszeczkę. Dobra, pierdzielniemy tutaj, bo lodówa jest. Może sobie damy radę, zaraz zobaczę, bo może... O cholera, jeszcze ci tutaj idą, zapomniałem, że to tak działa. Pierdut! I nie masz, Mati! Wolałem to załatwić w taki sposób, tylko że tutaj oni teraz będą jeździć, czy to zaraz zniknie, czy coś, nie pamiętam na jakiej zasadzie to jest, ale cholera, ta lodziarka, czy jak to się tam kurna nazywa, no troszeczkę mi tutaj powiedzmy porachowała kości, można tak powiedzieć, chociaż właściwie nic mi nie zrobiła, ale no to już było zagrożenie, musiałem się tutaj, musiałem tutaj skorzystać z cherry bomb, bo się po prostu przestraszyłem, że coś mi się może stać właściwie moim roślinkom. Więc no, więc wolałem się tutaj. Widzę, że to już zniknęło, to lodowe coś. To bardzo dobrze. Tutaj sobie mogę pierdzielne, żeby wiecie, były takie ten. I tutaj też sobie pierdzielne to za 200. Zaraz zobaczymy. Widzę, że tutaj pieniędzy mam dużo. Dwa takie całe pełne rzędy bez problemu wystarczają. To jest naprawdę dużo, takie dwa rzędy. Tyle słoneczników, to jest hardcore. To jest już naprawdę, naprawdę więcej nie potrzebuję. Mógłbym sobie niby jeszcze dorabiać, ale to po prostu nie ma sensu, więc tego nie robię. Zbieram na ziemnioki. Tylko szkoda, że tyle czasu będzie ten. Mogę nie zdążyć, wiecie, uzbierać na kolejnego ziemnioka. Myślę, że te pieniądze już sobie zostawię, bo to nie ma sensu. Mógłbym w sumie jeszcze pierdzielnąć jakiś, nie wiem, jakiś cherry bomb, żeby tutaj ten. Ale oni sobie dadzą radę, więc to chyba nie ma sensu. Może sobie pierdzielę takie jalapeno czy coś, żeby sprawdzić jak to działa. Ale wydaje mi się, że pierdzielę to i tyle. Widzę, że tutaj, no widzicie, no po prostu jaki pogrom jest. Tutaj takie dwa sobie radzą. Jeden taki na linii sobie radzi, a tutaj są trzy takie na linii, więc naprawdę hardcore. Możecie zobaczyć, ile mam pieniędzy. 700 słoneczek to jest naprawdę, naprawdę dużo. Jak czasem, kurde. No cóż, dobra, o, patrzcie na co uzbierałem. Pierdut, dobra, pierdzielne sobie taką i zobaczymy jak to działa. O, to działa w ten sposób, bardzo mi się to spodobało. Bardzo mi się to spodobało i bardzo fajne. Ten widzę, że tutaj wyszedł z tego morza. Czy ja coś jeszcze muszę? Myślę, że teraz muszę tylko zbierać pieniądze i czekać na to, aż moi sobie poradzą i tyle. Będę miał ponad 1000? O cholera, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek miałem ponad 1000. Napierniczać, jeszcze nie, jeszcze ich nie zabijajcie, jeszcze ich nie zabijajcie. Jest, ponad 1000, jest, ponad 1000 słoneczek. Co to jest? Jakieś kurde kolce?
ponad 1000 słoneczek, to jest nice, naprawdę nice, pierwszy raz chyba miałem tyle. Popstars and hard zombies that step on it. Pytanie czy, no dobra, fajnie, że rani zombiaki, ale rani zombiaki to znaczy, że je zabija, czy po prostu je jakoś rani w dość mocny sposób, nie wiem. Ale to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!